Bezdomność kojarzy mi się z ogromną samotnością i z brakiem ciepłego miejsca i z takim nieustannym cierpieniem albo jakąś stagnacją. Bezdomność z czym mi się kojarzy? Ze smutkiem. Intensywnością, długotrwałością i takim stanem, z którego chyba często trudno się wyrwać. Zawieszeniem. Z brakiem celu, z brakiem miejsca. To jest chyba taki stan, w którym trudno powiedzieć, gdzie ja właściwie należę, gdzie jestem. Z zimnem i z głodem. Bezdomność kojarzy mi się z nieszczęściem, z brakiem domu, ciepła, miejsca, gdzie można przyjść, odpocząć, z czymś strasznym. Nie kojarzy mi się z takimi osobami, którymi współpracuje Fundacja Po Drugie. O tym się nie mówi, nie rozmawia, o tym się nie myśli, że są młodzi ludzie, którzy nie mają co ze sobą zrobić, nie mają dokąd pójść. W ogóle sobie nie wyobrażam, że taki młody człowiek może nie mieć domu. Tych młodych ludzi ta bezdomność dotyka najbardziej w sumie, ale oni mają jeszcze szansę stanąć na własne nogi i dzięki takim fundacjom, takim akcjom może do tych ludzi uśmiechnie się los. Ten dom, dom dla młodzieży, to było nasze wielkie marzenie. Tutaj siedzimy razem z Gosią na niedługo najsłynniejszych schodach w Polsce, bo myślę, że tu się często będzie przesiadywało. Czekamy, aż dom się wyremontuje i czekamy na ten moment, w którym zamieszka tutaj młodzież. Kto będzie mieszkał w tym domu? Powiedz, Gosia. W tym domu będzie mieszkała młodzież, dla której niestety nie będziemy w stanie znaleźć miejsca w mieszkaniach treningowych, bo jest tych miejsc po prostu trochę za mało. No i mam nadzieję, że to będzie dom, że to nie będzie jakaś placówka, instytucja, ale to będzie takie miejsce, w którym młodzież będzie się naprawdę czuła dobrze, czuła jak u siebie, czuła bezpiecznie i będzie tutaj nabierać takiego wiatru w żagle i chęci do pracy nad zmianą i pokonywaniem różnych życiowych trudności. Rozbita mój mroczny stan, ktoś wyciągnął rękę, pomógł mi wstać. Ludzie widzą w końcu tą prawdziwą twarz, bez złości i bólu wreszcie mogę gdzieś spać. Marzenia, plany odbierają mi świat, bo w ich oczach widzę, że nie jestem sam. W remoncie tego domu pomagają nam fantastyczni partnerzy. Z kim dzisiaj, Małgosia, pracowałaś? Dzisiaj pracowałam z firmą Bandy, która przygotowuje dom dla pokój dla dziewcząt. Przyjechały tapety, farby, sprzęty specjalne do malowania, jest cała ekipa, także naprawdę super. Robimy pokój dla trzech dziewczyn. Będzie różowy, z tapetą. Nawet kupiłyśmy wazoniki i ozdobniki, i różowe podusie i kocyki, żeby było pięknie. I żeby po prostu tym dziewczynom dać, no wiesz, taką oazę, ich miejsce, no, żeby się lepiej poczuły. Tu coś nie gra. Nie gra? Nie. No jak nie gra? No dobra, to czekajcie. I tych wolontariuszy, którzy są związani z naszymi sponsorami, są pracownikami naszych sponsorów, pojawi się tutaj więcej, bo będzie jeszcze z nami katalog marzeń, będzie Alliance and Partners, będzie grup SEP i pracownicy Tefala. Także naprawdę będzie tutaj gwarno, no i myślę, że mając taką
silną ekipę ze sobą, naprawdę stworzymy to miejsce i będzie ono wyjątkowe. Tym bardziej, że wszyscy się bardzo starają. No to była bardzo łatwa decyzja, bo jak się dowiedzieliśmy, że szykujesz dom i szukasz miejsca i że to będzie taka przestrzeń dla młodych ludzi, to było super proste, że możemy, udało się zorganizować jakieś pieniądze, wyposażenie, malowanie. Widać, że dzisiaj malowaliśmy. To dzisiaj to już sama frajda. Już sama frajda i wszystkie osoby, które tutaj były, bo było ich bardzo dużo. Stefala jest z niej agencji. Każdy stwierdził, że to jest taka przyjemna odmiana od pracy codziennej przy biurku, więc bardzo przyjemny czas. Nie agencja współpracuje z Fundacją Po Drugie chyba już ponad rok. Co zrobiliśmy w tym czasie? Pomogliśmy zrobić targ śniadaniowy, piknik na targu śniadaniowym, który, z której sprzedaży rzeczy od Tefala na tym pikniku środki poszły na fundację. Poza tym robiliśmy podcast nie agencji Business Nonfiction, z którego dochód przekazaliśmy na fundację. Za każdy odsłuch płaciliśmy 10 zł, które wspierało fundację. I co jeszcze? Teraz pomagamy remontować dom, nie? W którym jesteśmy, jakby tutaj w waszym, jak mówicie, naszym domu jesteśmy i remontujemy jeden z pokoi, więc to jest kolejna rzecz, którą robimy i myślę, że nie ostatnia. Nasza firma Allianz Partners włączyła się w pomoc w tworzeniu tego domu po to, żeby rozwiązać problem tej młodzieży w Warszawie. Udało nam się załatwić fajne granty z centrali, żeby wynająć ten dom. Jako katalog marzeń dołączyliśmy do akcji właśnie wyposażenia pokoju i mamy nadzieję, że przyszłym mieszkańcom będzie się on podobał i będzie im się dobrze mieszkało. Tak, dołożyliśmy swoją cegiełkę i życzymy powodzenia w przyszłości. To jest naprawdę wyjątkowa inicjatywa, która w pełni została sfinansowana ze źródeł niepublicznych, tylko prywatnych. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że uda się to utrzymać. Też myślę sobie, że to jest taki Państwa prezent dla naszego miasta, dla miasta stołecznego Warszawy, ale również dla młodych ludzi w kryzysie bezdomności. Bardzo chętnie przyjechałam wyremontować kuchnię. Mam jeden podstawowy stres. Jestem człowiekiem, który ma dwie lewe ręce, ale uważam, że zapał w pewnych sytuacjach i chęć działania jest ważniejsza niż to. No trudno, może troszkę będzie krzywo pomalowane. Mam nadzieję, że młodzi ludzie, którzy będą tu mieszkać, mi to wybaczą, ale będę się bardzo starała ze wszystkich sił. Rozmawialiśmy na planie z Jowitą. Ona mówi o takiej, że jest taka inicjatywa i że chciałbym jakoś pomóc. I tak sobie pomyślałem, że w sumie sam też parę remontów zrobiłem, więc czemu nie? No jest potencjał, jest absolutnie tak. Już wiesz, mury są, ludzie są, chętni są. Jesteś ty, masz swoich współpracowników, swoich, nie wiem, znajomych, przyjaciół, którzy chcą pomóc. Więc jest potencjał, jest nadzieja. Naprawdę jest tutaj coś takiego energetycznego w tym miejscu. I myślę, że jak ci wszyscy ludzie będą tutaj mieszkać, ta droga młodzież, która nie ma w codzienności dobrych doświadczeń, myślę, że poczuje tę energię. Energię tych wszystkich ludzi, którzy tutaj przy tym pracowali, włożyli kawałek swojego życia, serce. A estetyka tego miejsca, w tych miejscach, w których ona jest skończone, no naprawdę robi wrażenie. Takim ciepłem i domowością. O! Tak! Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. Mam nadzieję, że te prace, które tutaj włożyliście, przydadzą się młodzieży i będziemy z tego korzystać wspólnie przez dobrych kilka lat.